dawno, dawno temu, kiedy na świecie nie było jeszcze ani was, ani mnie, ani nawet waszych babci, dziadków, na wysokim wzgórzu tumskim, nad rzeką Wisłą, powstał Płock. Jedną z budowli, która pamięta te dawne czasy, jest olbrzymi kościół zwany katedrą. Byliście kiedyś w katedrze? Jeśli nie, to koniecznie musicie się do niej wybrać. Pamiętajcie, żeby zachowywać się cicho, bo katedra to wyjątkowe miejsce. Znajdują się tu groby polskich władców, Władysława Hermana i jego syna Bolesława Krzywoustego. Kiedy książę Bolesław był chłopcem, jego tata pasował go w Płocku na rycerza. Codziennie o tym wydarzeniu przypomina scena, która pokazywana jest w samo południe na wieży ratuszy. Gdy młody rycerz dorósł, stał się słynnym władcą. Jego pomnik stoi dziś na placu książęcym. Duży biały budynek z wieżą, który już widzieliście, to ratusz. Miejsce pracy prezydenta i Rady Miasta. Dwa razy dziennie na wieżę ratusza wychodzi trębacz. Melodia, którą gra, to Hejnał Płocka. Posłuchajcie, jak brzmi. Plac przed ratuszem to stary rynek. Stoją tu piękne kamienice. Jesteście ciekawi, jak kiedyś wyglądały wnętrza takich domów? Albo jak ubierali się dawni mieszkańcy Płocka? Pamiątki z dawnych czasów zobaczycie w Muzeum Mazowieckim. A może macie ochotę na spotkanie z innymi lwami? Te kamienne czekają na was przed ratuszem i bardzo lubią pozować do zdjęć. A prawdziwe możecie spotkać w zoo. Zobaczycie tam słonie, żyrafy, zebry, foki i wiele innych zwierząt. Zmęczyliście się już zwiedzaniem? Zatem pora na odpoczynek. Latem doskonale nadaje się do tego plaża nad Sobótką i zjeżdżalnia Anakonda. Dojedziecie tam ciuchcią tumską. W chłodniejsze dni polecam relaks na pływalniach i na placach zabaw. W Płocku nie można się nudzić.